Tak, może że zacznę od początku. Urodziłem się w lutym, właściwie w pierwszej połowie lutego, konkretnie 9. To tyle o mnie. A to jest mój kolega Zimowit, który lubi muzykę w grupie operacyjnej, który założył ten zespół. Dostał wiele oklasków z tego powodu, ale nie załamywał się i próbował dalej. Próbował dalej. To mu nie wychodziło, więc zwolnił wszystkich pozostałych 3 członków grupy operacyjnej i zatrudnił mnie. Teraz widzicie, jak mówił o mnie, to cisza. Jak powiedział o sobie, to są od razu brawa. I to jest nieuczciwość losu normalnie. Dobrze, słuchajcie. Jeśli was coś interesuje, to my cenimy najbardziej te niewygodne pytania i naprawdę wredne. Jak się wam miasto podoba na pierwszy rzut oka? Ale nie na pierwszy rzut oka, bo ja tu już byłem kilkakrotnie, nawet 2 lata temu byłem na Sylwestra. To ogólnie jak się podoba? No właśnie, dlatego staram się... Nie słyszeliście, co ona powiedziała. Słyszeliście. Że Sylwestra się nie pamięta z zasady. No nie, ja właśnie staram się wydobyć z głębin pamięci. Podoba mi się Szczecin, ale... No może ja teraz zdradzę szczegół. Moja dziewczyna pochodzi ze Szczecina. Mieszka w Poznaniu, no ze Szczecina. Żeby ktoś wszedł na twój koncert, tak? Dobra, powiedz, że nie masz. Dobra, gdybym miał dziewczynę, byłaby ze Szczecina. Hej, jestem uczciwy. Mieszko, wiem, że 20 marca odbyła się sprawa sądowa pomiędzy tobą a Todą. Dobra, tytułem wyjaśnienia. Rozprawa się odbyła. Ja, ponieważ rozprawa odbyła się w moim rodzinnym mieście, się na niej pojawiłem. Pani Dorota, która miała 400 km na rozprawę, się nie pojawiła. Być może, nie wiem, oszczędzała na pani na przykład. Nie, pani jest coraz droższa. Zobaczcie, jak mieć samochód, czyli was może ma. Ona ma taki, nawet jest na nim reklama prezerwatyw. To jest bardzo duży samochód i on pewnie dużo pali. Więc mogę oszczędzać. W każdym razie przyjechał jej przedstawiciel, był bardzo sprytnie ubrany. To tak, pamiętam, miał krawat nawet. To był jej przedstawiciel prawny i tak sobie ustalił z naszym przedstawicielem prawnym w bardzo komunikatywnej gadce prawnej, której w ogóle nie rozumiałem, że mamy się już więcej nie bić. Pierwsze, to tyle mi wytłumaczyli. Po drugie, że mamy jak małżeństwo rozwodzące się spotkać się na mediacjach. Ale powinieneś dodać też, kto był sędzią, bo słuchajcie, sędzia specjalnie, chyba został przydzielony nam sędzia wojskowy. Były sędzia wojskowy, który kompletnie nie rozumiał, więc pierwsze jego pytanie było, proszę mi wyjaśnić, kto to jest Doda i o co tu w ogóle chodzi. I w miarę nie o czym wyjaśniono, że chodzi o piosenkę, a on powiedział tak. O piosenkę. Aha. A nie możecie się dogadać? Przy czym pani Doroty nie było, bo ja powiedziałem, pewnie możemy, nie wiem. I tak kazali nam się spotkać przy kawie i nie bić się więcej i dogadać. Jeszcze się nie spotkaliśmy, czekamy na telefon. Ona ma twój numer? Mam nadzieję, że nie. Macie dość nietypowe imiona, ja wcale nie mam na kartce tego pytania. I czy macie z tym jakieś problemy, w jaki sposób zwracacie się do siebie nawzajem? Ej, ty! Ja tego właśnie nie powiem. Kiedyś w sklepie się założyliśmy, to jeszcze było dawno temu, zanim to się pojawiało w telewizji, pani kasjerka stwierdziła, że nie wierzy, że nie dość, że jeden ma na imię Ziemowit, drugi Mieszko, to nie wierzyła jeszcze w taką koincydencję. I założyliśmy się, że jeżeli się wylegitymujemy dowodami, to nas nie skasuje. No i... W ten sposób dostaliśmy darmowy słonecznik. Trzeba było wziąć pralkę. Media Markt, nie dla idiotów. Ja ci zapłacili, żebyś to powiedział. Daj mi prawo. Ja sobie będę prał. Stało, że się spotkaliście i założyliście ten zespół. Mgła podnosiła się na błoniach Hogwartu. Młody czarodziej, Harry Potter. A to nie ta historia, sorry.
Nie, szczerze mówiąc, poznaliśmy się w naszym liceum. Zimowit, jak widać, jest strasznie stary. Jest. Przepraszam, Zimowit jest dojrzalszym człowiekiem niż ja, na to całe. Bardziej męski. I jak on kończył tą szkołę, to ja ją zaczynałem. I byłem takim małym kajtkiem i on się bardzo śmiał z moich nieprofesjonalnych nagrań, które były bardzo dobre! Nie trzeba podzielać mojego poczucia humoru czy mojego gustu, ale mnie osobiście bracia Mrożkowie jako aktorzy bardzo śmieszą. Nie jest tak, że ich nienawidzę, nie chcę ich zwalczać. Po prostu jest to dla mnie bardzo zabawne. Jeśli chce zrobić piosenkę pod, nie wiem, pod sukces medialny, to trzeba zrobić jak Werba, że wychodzi chłopak, liście spadają. Ej, nie mów nic złego o Bartasie. Nie, no i się śpiewa. To najpiękniejszy wokalista w Polsce. Jestem ładny. I tego coś takiego zaśpiewanie jest sukces medialny, czy coś tam. No my chyba nie jesteśmy w ogóle nie rozumiesz tych zasad. Co byś, co ty na to? Nie możesz kolejna piosenka. Jestem ładny. Nie jestem ładny, stary. Jestem ładny. Jesteś ładny. Mogę? Jasne. Do kogo kierujecie swoją muzykę? Do słuchaczy. Do jakich słuchaczy? Muzyki. 15-letnich dziewczynek? Też. Masz coś przeciwko 15-letnim dziewczynkom? Nie, lubię je bardzo. No, okej, okay, no tak. Ja wcale lubię ludzi, którzy słuchają muzyki, bo ja też słucham muzyki, nie wiem, nawet mam P3 i biegam sobie z nią. Nie adresujemy naszej muzyki do zespołu Tokyo Hotel, bo oni nie lubią muzyki. Oni lubią fryzjerów. Skończyliśmy liceum i ja jestem z wykształcenia filologiem, przepraszam, wszystkiego. Filologiem, w sensie hiszpańskim. Studiowałem filologię hiszpańską. Dziś kurwę. Ale się mówi. Studiowałem reżyserię dźwięku. Taki ciekawy kierunek. Jeżeli ktoś z was kiedyś chciałby, to polecam. Dużo matematyki, fizyki. Same ciekawe rzeczy. Macie jakieś autorytety muzyczne? Doda nie. Doda nie Doda. Nie jest też moim. Nie jest też moim autorytetem odzieżowym. Czego nie Doda? No to najpierw, to jest muzyka, no średnio ją znam. Znam jej wizerunek jakiś taki medialny, znam ją bardziej jako bohaterkę. Za muzykę odpowiada raczej Lubert, jej dotychczasowo te najbardziej znane rzeczy. Ona z tym nie ma nic wspólnego, bo to też, ona jest chyba wykonawcą akurat technicznie, nie autorem piosenek, prawda? Ja mogę za siebie odpowiadać, ja strasznie lubię taki zespół, który się nazywa The Prodigy.